krótka historia o pewnym małym stworku. Ja jestem Ethan, a wy oglądacie The Old Tree. I żeby dłużej nie przedłużać, naciśnijmy czerwoną kropkę. Okej, włączyło nam się światełko i zapewne ty będziesz naszym małym stworkiem, którym przyjdzie nam tutaj pokierować. A skoro tak, to znaczy, że musimy tobą wyruszyć na całkiem, myślę, że ciekawą przygodę. Tak więc wspinaj się, mój drogi, na sam szczyt i zobaczymy, z czym ciekawym przyjdzie nam się zmierzyć. Kolejna czerwona kropa. Okej. Widocznie to nam musi odblokować możliwość przejścia. Na razie proste, ale czy takie będzie później? Zobaczymy. Przypomnę, czy może nie przypomnę, tylko dam wam od razu informację, że ta gra jest za darmo na Steamie, więc jeżeli macie ochotę w nią pograć, to oczywiście serdecznie zapraszam, a jeżeli macie ochotę po prostu ją zobaczyć u mnie na kanale, to oczywiście tym bardziej zapraszam. I cóż, idziemy do środka. Okej, jak nacisnę, to spada. No prawie, chyba muszę to na tą muszkę najechać. Tylko że ta muszka coś nie chce tutaj przylecieć. Okej, jest blisko. A na ciebie? Bo tu chyba nie podlecisz. Oj, było blisko, ale uciekło. Na razie trzymaj tą kropelkę. Sprawdzimy, czy to zaraz zadziała. No i pięknie. Przejście utorowane. Czas, żeby nasz mały glutek poszedł dalej. Wygląda to na jakieś lobby, w którym pan Karaluch czeka. Tylko pytanie, na co czeka? Bo chyba nie na mnie. Mogę stąd uciec? Okej. Widzę, że mogę jakieś takie winda chyba przyjechała. Jeszcze jedno piętro. Chociaż chyba nas A nie. Okej. Drzwi się otworzyły. Więc idźmy dalej. Tylko pytanie, na które piętro możemy pojechać? Na czwarte? Nie. A, dobra. Trzeba było po prostu ten wzorek ułożyć, aby pojechać chyba w górę. I co? Czyżby winda nie do końca chciała pojechać i musimy ten zabawić się troszkę w wspinacza? Na to wygląda. Ej, mucha. Okej, no to widzę, że jest. Co mi to daje? No widzę, że to jest i chyba przez to po prostu nie mogę przejść. Cały czas wracasz. W dół nie pójdę. O, dobra. Mogę to odkręcić. Także zajmijmy się odkręcaniem. Żebym musiał wysłać tam muszkę? Chyba tak. A to by oznaczało, że skoro muszka oświetliła nam drogę, to możemy po prostu iść dalej. Aha.
Chyba muszki tutaj. O, właśnie. Okej, okay. Udało się. Taka, muszę przyznać, prosta gra, no, logiczna. Ale zobaczymy, co ciekawego nam zaproponuje dalej. Chociaż trochę się zdziwiłem, bo ona działa na zasadach Flash Playera. Więc dlatego na przykład pojawiają się takie rzeczy. Ale nie ma co marudzić. Okej, okay. Udało się rozwalić kolejną przeszkodę, która stała mi na drodze. Po suficie będziesz chodzić, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Fajne jest to, że te rzeczy wszystkie, które są jakby interaktywne, można łatwo... Znaczy, może inaczej. Nie do końca są od razu na pierwszy rzut oka widoczne. Oh. Okej. Okay. Chyba musimy tutaj troszeczkę do wywaru dodać. Dobra, zaczynam kumać. Mucha po prostu zabiera składniki, a ja muszę te składniki dostarczyć do zupki, tak aby powstała pyszna zupka. Parówka. Dobra, mucha, spadaj. Nie będziesz tutaj potrzebna. Ja muszę dostarczyć parówkę do kociołka. I teraz powinienem spokojnie móc przejść. Dokładnie. Klap. Nie? Jeszcze coś? Jakieś jedzonko dla mnie? Chyba nie. Nie chcą nakarmić małego glutka. Halo, Winda. Halo, halo. Chyba Winda nie jest mi pisana w tym momencie. Ale... może uda się zebrać jakieś ciekawe rzeczy z szafy. Całkiem pojemna szafa. Trzeba to przyznać. Ale okej. Jedźmy dalej na wyprawę ku nieznanemu. Okej. Mogę spuścić wodę. Wejść do środka. Napuścić wody powinienem... Właśnie. Powinienem pływać. A teraz spuśćmy wodę. I przejdźmy dalej. No i voilà. Tak tu się rozwiązuje takie zagadki. O, nie chciało się zamknąć. Ale cóż na to poradzić, będzie otwarte. Miejmy nadzieję, że tutaj nic nie zalejemy. Pajęczyna. Nie lubię pająków, więc raczej nie jest to dla mnie widok zbyt miły. Okej, żaden pająk się na mnie nie rzucił, więc idźmy dalej. Sterta śmieci. Czy mogę stąd coś... Mogę stąd coś... Czym ty jesteś? Okej. Okay. To był kot. Taki bajer. To był chyba kot. Przypominał kota. Ale co kot by robił w takim miejscu? Tego nie wiem. A tym bardziej nie wiem, czemu ja jestem w kosmosie. I czy ta planeta coś... Saturn?
No to może tutaj coś zdziałać? Hej, listek. Mam na ciebie wejść? Nie, ale chyba muszę cię oderwać. Mam nadzieję, że ta podróż nie skończy się źle, ale na pewno skończy się szybko. To byłoby na tyle, moi drodzy, w tej króciutkiej, ale jakże przyjemnej grze. Był z wami Ethan. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych seriach. Pa, pa.